Przed mikrofonem Beata Tomanek. Zapraszam do wysłuchania wykładu, który świadczy o tym, że w każdym wieku można uczyć się matematyki. Co więcej, można się nią zafascynować. Oczywiście jest to tym bardziej możliwe, jeżeli ma się przyjaciół, którzy związani są z naukami ścisłymi. Radio Katowice i audycje, które robię, dały mi szansę poznania świetnych ludzi, którzy rozszerzyli znacznie moje horyzonty. I dzisiaj mogę Państwu przedstawić dwoje z nich. Pani profesor Agnieszka Nowak-Brzezińska jest prodziekanem do spraw promocji na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych. Natomiast pan profesor Maciej Sablik, którego znam bardzo długo i który niewątpliwie wpłynął na moją edukację. Nie wiem, to jest specjalistą. Słyszę, słucham tego ze zdumieniem. Nie widzi pan efektów, nie, no panie profesorze, bo. Jakby to powiedzieć. To może być smutna refleksja. Właśnie, może być smutna refleksja, ale niech będzie. My się znamy już bardzo długo. Wszystkich nas łączy jedna wspólna cecha. Wszyscy jesteśmy fanami liczby pi. Tak. I tymi fanami jesteśmy już od bardzo dawna. Tutaj muszę powiedzieć, że pan profesor, który jest co prawda specjalistą od równań funkcyjnych, ale no można powiedzieć, wypromował te liczby u nas. Wie pani co, to jest pani redaktor, to po kolei. Ja chciałem powiedzieć, że ja tutaj sięgnąłem do wzorców, które już były dawniej istniały w Ameryce, i raczej sprowadziłem liczbę pi tutaj na Uniwersytet Śląski. Zresztą przy znacznej pomocy nieżyjącej już naszej wspaniałej koleżanki Krystyny Bochenek, z którą kiedyś też pisałem o matematyce, pisałem artykuł matematyczny i przyjaźniliśmy się. Myśmy napisali razem artykuł taki, który ukazał się w tygodniku Przekrój i tytuł był Matematyka z ludzką twarzą. A my dzisiaj poszliśmy dalej, bo ta ludzka twarz, to ona ma wygląd kobiety i o tym dzisiaj powiemy. Tak, tak, oczywiście jak to twarz, prawda, to... No, jednej. Nie ma, no widzę, pan ma wątpliwość, a przecież twarz proszę, kobiety. Nie, no tak, oczywiście, sympatyczną twarz. No właśnie, ja nawet kiedyś słyszałam, że pan profesor powiedział, że właśnie to, że tyle jest kobiecości w matematyce, powoduje, że wielu panów... Tak? To, znaczy, idzie w kierunku proszę nauki powiedzieć, matematyki. Proszę przypomnieć moje słowa dokładnie. Znaczy, jedna z matematyczek, o której tu będę mówił, prawdopodobnie była przyczyną, że nie ma dzisiaj Nagrody Nobla z matematyki, ale może przejdziemy do tego w odpowiednim czasie, bo tam wchodziło o to, że poróżniło się o nią dwóch panów. Jeden to był Nobel, a drugi to był Mittag Leffler, który był wybitnym matematykiem szwedzkim. No i nigdy nie było wiadomo, kto to był, ale teraz przygotowując się do tej dzisiejszej audycji, to przeczytałem gdzieś, że to chodziło o Zofię Kowalewską, która odrzuciła podobno zaloty Nobla i jakoś skłoniła się ku Mittag Lefflerowi. Chociaż to z kolei nie jest potwierdzone, bo nie ma żadnych dowodów na to, że jakiekolwiek ich takie więzy bardziej niż formalne łączyły. No ale jak było, tak było. Se non è vero, eben trovato. W każdym razie Nagrody Nobla z matematyki nie ma, bo Nobel nie lubił matematyków z tego powodu. Znaczy konkretnej kobiety. O kobietę chodziło. No czyli właśnie tutaj też pojawia się kobieta, ta kobieca twarz, ale my też mamy taką ideę, żeby zachęcić wszystkich do polubienia matematyki, ponieważ ona ma właśnie kobiecą twarz, jest łagodna, przystępna, atrakcyjna. No i można też iść za nią jak w dym. Są takie liczby, prawda, które pochłaniają, fascynują. No nas fascynuje liczba pi, ale powiemy też o jej bezpośredniej rywalce, też pięknej liczbie. A może zaczniemy w ogóle od kobiet, bo mamy taki plan, żeby powiedzieć, że wiele kobiet nie przestraszyło się matematyki. Co więcej, odcisnęły swoje znaczenie, właściwie życie poświęciły matematyce. I to nie mówimy tego na wyrost, ponieważ kobiety zawsze miały w matematyce, w nauce podgórkę, zwłaszcza na początku. No i w pierwszej części powiemy o kobietach, a w drugiej części powiemy o liczbach, które te kobiety zafascynowały i fascynują do dzisiaj.
Za pierwszą taką kobietę związaną z matematyką uznaje się Hypatię. Hypatia urodziła się około 355 roku i jej życiorys jest tragiczny. Ona zresztą była córką wybitnego matematyka, zresztą to się bardzo często będzie później w historii powtarzać. I no, można powiedzieć, że odziedziczyła w genach właśnie to, że była znakomita w matematyce, ale również w astronomii. Konstruowała różne przyrządy, które pokazywały, gdzie znajdują się gwiazdy na niebie, ale też budziła tym zazdrość. No i najprawdopodobniej względy polityczne i zazdrość o ten taki umysł genialny stało się powodem, że po prostu zginęła dla nauki. Nawet niektórzy chcieli widzieć w niej męczennicę dla właśnie nauczania i dla forsowania też udziału kobiet w życiu społecznym, naukowym szerzej. Ona zginęła straszną śmiercią, bo pocięto ją, więc rzeczywiście jej życie zakończyło się tragicznie, ale może też dlatego jest o niej dzisiaj tak głośno. Powstały filmy, które opowiadają o życiu Hypatii, ale ja myślę, że lepiej zajrzeć do książek. Jesteśmy na targach książki. W nich zawarta jest prawda, to znaczy na tyle, na ile ją znamy. No, bo filmy wiadomo, zwłaszcza filmy amerykańskie. To przekręcają trochę. Ale jak już mówiłem, piękne legendy łatwiej się sprzedają. No ale musi pan przyznać, że Hypatia, zna pan Hypatię, historię Hypatii. Słyszałem o Hypatii, ale to trudno powiedzieć, bo ja tam nie byłem i na to tych świadków tamtych wydarzeń trudno znaleźć. Ale zostały opisane, dlatego o nich dzisiaj wiemy. Na przykład, że to co zostało, to tak właśnie mniej więcej się przedstawia. Druga kobieta, o której chcielibyśmy tutaj Państwu powiedzieć, o której też można poczytać i w ogóle zachęcamy do tego, to jest Ada Lovelace. Zobaczmy sobie, jak ona wygląda. Przepiękna kobieta. Informatyczka. Tak, bliska sercu. Bliska mi bardzo, mojemu sercu. Wykształcona jako matematyczka, znana również jako córka Lorda Byrona. Miała to szczęście, że mama chciała bardzo zadbać o jej wykształcenie, wobec tego oprócz humanistycznych nauk pobierała również nauki fizyczne czy matematyczne i znana jest jako pierwsza programistka na świecie, dlatego że zafascynowała się, uczestnicząc z mamą w różnych wydarzeniach naukowych, zafascynowała się pokazem maszyny analitycznej, czyli takiej maszyny, która miała przypominać współczesny komputer. To był wynalazek zaprojektowany przez znanego naukowca Charlesa Babbage'a i Ada pomagała Charlesowi Babbage'owi tłumaczyć prace naukowe i przyczyniła się do pierwszego takiego zapisu programu komputerowego w postaci tak zwanego schematu. Co prawda historia mówi, że ta maszyna analityczna nigdy nie została do końca zbudowana tak, żeby działała. Wtedy była to tak zwana maszyna parowa, ale sama Ada jako programistka jest symbolem informatyki. Ku jej czci, czy dla jej czci powstał pierwszy język programowania, jeden z ważniejszych języków programowania o nazwie Ada. Także wydaje się, że wielokrotnie i w wielu miejscach na świecie, w historii, w ciągu rocznego kalendarza gdzieś słyszymy o Adzie Lovelace. Kolejną kobietą, którą chcielibyśmy tutaj przypomnieć, jest właśnie wspomniana już Zofia Kowalewska. Tak, Zofia Kowalewska, która urodziła się jako Zofia Korwin-Krukowska, bo jej ojcem był generał-lejtnant carskiej armii. Korwin-Krukowski, ona się urodziła w Moskwie i potem jak ojciec już poszedł w odstawkę, jak to mówią Rosjanie, to przenieśli się wszyscy na wieś i tam zaczęła się jej historia i pasji zainteresowania matematyką. Miała wujka Piotra Wasiliewicza, Korwina-Krukowskiego, który z nią rozmawia jak z dorosłą osobą i właśnie
rozmawiał z nią o problemach matematycznych między innymi i to jej bardzo imponowało. Zresztą chyba od wuja i od ojca trochę to się nauczyła po polsku. Ona władała wieloma językami, ale w szczególności polskim też. No a ponadto jeszcze jej pokój był wytapetowany, ponieważ ojciec był hazardzistą i akurat w przededniu urodzin Zofii to przegrał duży majątek, także trzeba było zastawić wszystkie brylanty, całą biżuterię mamy Zofii i w ten sposób się skończyło, ale brakowało zatem pieniędzy na różne wykończenie, powiedzmy, domu, w szczególności na tapety brakowało. No i użyli do wytapetowania pokoju Zofii Kowalewskiej, użyli książki, to może tutaj brzmi niedobrze, ale w każdym razie kartek z książki takiego znanego rosyjskiego matematyka Ostrogradzkiego i tam to były w szczególności wykłady z rachunku różniczkowego, więc Zofia Kowalewska no całe dzieciństwo patrzała w te kartki, no i siłą rzeczy to nauczyła się tych wzorów na pamięć, no to zapadły jej w pamięci i potem imponowała rówieśnikom już w późniejszych latach, jak trzeba było studiować. Ale to znaczy, że jeżeli ci studenci, którzy uczą się do poduszki, ponieważ mają taką nadzieję, że to im się przyśni, utrwali, akurat to coś to jeszcze tym trzeba, jest. Nie, coś w tym może jest, ale nie do końca to tak jest, bo czasami to wywołuje rozmaite takie... Znaczy ja bym powiedział, że ta metoda, że się na coś patrzy i to się w ten sposób wchodzi do głowy, owszem, ale to może mieć także no, różne takie nieoczekiwane skutki. Nie będę tu wchodził w szczegóły. Jest opowieść o takim matematyku słowackim, który się nie mógł nauczyć rosyjskiego, więc mu poradzono, żeby sobie te litery rosyjskie, żeby sobie powiesił w takim miejscu, w którym często bywa. No i on sobie powiesił, tylko że potem za każdym razem, jak widział te teksty, to musiał się też udać do tego miejsca w trybie bardzo pilnym. Ale no, wracając do tej Zofii Kowalewskiej, otóż ona okazała się wybitnym talentem matematycznym, zresztą nie tylko matematycznym, bo ona była i pisarką, i scenarzystką, czy twórczynią dramatów. Jak już wspomniałem, badała wieloma językami na przykład, ale nie mogła zostać profesorem matematyki, bo ona nawet nie mogła studiować, bo w Rosji te szkoły wyższe były zamknięte. To zresztą jest przypadek także jej jej też matematyczki, o której będziemy za chwilę mówić, tak, która... No bo w ogóle to były czasy, takie czasy kobiety... I ona też musiała wyjechać za granicę, żeby tak studiować. I Zofia Kowalewska też, ale w dodatku jeszcze jako panna to nie mogła podróżować. Wobec tego zawarła tak zwany fikcyjny ślub też z pochodzenia polskiego uczonym Kowalewskim. I to był fikcyjny ślub, ale potem jednak on się zakochał w niej i z wzajemnością, także mieli córkę. Czyli matematyka ich połączyła. Matematyka ich połączyła, chociaż te najpierw równania to... Równania różniczkowe. No to nie były równania różniczkowe. Równania różniczkowe to się zaczęły potem, jak ona wylądowała w Niemczech, gdzie kobiety już mogły studiować, ale w dalszym ciągu nie mogły zostać profesorami. No, z tego skończyła swoją karierę jako profesor, jedna z pierwszych profesorów w Europie. Znaczy tam jeszcze historia mówi, że pierwszymi profesorkami to były Włoszki. Dwie, już nie pomnę ich nazwisk, ale w każdym razie ona postarała się o posadę w Sztokholmie. Szwecja wtedy już była liberalna i jakoś dopuszczała kobiety do tych wyższych stanowisk. I tam została profesorką. I tam została profesorką na Uniwersytecie Sztokholmskim i tam wykładała i tam poznała Mita Gleflera i Nobla. No i okazało się, że ta nagrody Nobla, ta znajomość okazała się no, niezbyt fortunna. Ale chciałem jeszcze powiedzieć, że ona zrobiła doktorat w Niemczech pod kierunkiem Weierstrasa. To był bardzo znany matematyk. No i z Weierstrasem łączyła ją długoletnia przyjaźń i istnieje taka książka
w której zebrane są listy od Weierstrasa i do Weierstrasa, od niej do Weierstrasa i od Weierstrasa do niej. I to jest naprawdę pouczająca lektura, także ze względów obyczajowych. Znaczy nie mówię tutaj, żeby jakieś takie były, ale po prostu to jest piękna literatura. No i to zwłaszcza była też pisarką, prawda? Była pisarką i tam, no taki elegancki jest język. Pisarze, już dzisiaj ludzie tak nie piszą. Na pewno to potwierdzą... Ci, którzy piszą książki, że tam się też przydaje matematyka, czyli zachowanie proporcji, prawda? No tak, emocji. Oczywiście, prawda? To w poezji na przykład też się przydaje matematyka, aczkolwiek jeden z uczniów Hilberta, który był już jego asystentem, dopowiedziano kiedyś, Dawid Hilbert to jest też bardzo znany matematyk, wielki matematyk niemiecki, i jemu powiedziano kiedyś, że ten już nie będzie chodził, bo on się teraz zdecydował, że będzie się zajmował poezją. I na to Hilbert stwierdził, zawsze podejrzewałem, że on ma zbyt mało wyobraźni, żeby być matematykiem. Także... Ale też warto wiedzieć, że, bo ja pytałam kiedyś pana profesora, czy kobiety pojawiają się w czasie wykładów z matematyki. To znaczy, że istnieją w twierdzeniach, czy właśnie te nazwiska się pojawiają, no i Kowalewska się pojawia. No i oczywiście w towarzystwie Kosiego jest tak zwane twierdzenie Kosi Kowalewskiej. Czyli na razie samotnie kobieta jeszcze nie. No bo to jest, oczywiście to wszystko zależy, bo to w matematyce to nigdy nie jest tak, że jest taki geniusz i wszystko wymyśla, zawsze już coś tam było wcześniej. Także tutaj akurat doczepili Kosiego, który był ze 100 lat starszy od niej i już pracował nad takimi problemami, ale ona faktycznie znalazła rozwiązanie do nich. Tego problemu. To chodziło o rozszerzanie rozwiązań równa i różniczkowych. Czyli jest w programie nauczania. To jest w programie nauczania studiów matematycznych i twierdzenie Kosi Kowalewskiej, to już nie jeden student na tym połamał zęby. Jeżeli pytamy powszechnie, jaka kobieta kojarzy nam się z naukami ścisłymi... A jeszcze dodam tylko, że ona nieszczęśliwie skończyła, bo ona owdowiała, no ale to nie było nieszczęście, powiedzmy, z jej punktu widzenia. No nie wiem. No, tamten mąż miał jakieś interesy i potem popełnił samobójstwo wskutek tego, że się te interesy... No ale jak podróżowała kiedyś po Europie i wracała do Szwecji i wtedy dowiedziała się, że wybuchła epidemia w Danii, gdzie miała epidemia ospy czy coś i chciała tego uniknąć. No i uniknęła, tylko jedynym sposobem to było, że przejechała kilkaset kilometrów w otwartym powozie. No i to się oczywiście skończyło przeziębieniem, które przerodziło się w zapalenie płuc. No i przy tamtym stanie wiedzy nie można jej było ratować. Co ma być, to będzie po prostu. No w każdym razie bardzo młodo umarła. Szkoda. 42 lata. 42 lata, tak. Wracając do mojego pytania. Kiedy tak testujemy i pytamy, z jaką kobietą kojarzą się nauki ścisłe, to odpowiedź pada właściwie tylko jedna. A mianowicie Maria Skłodowska-Curie. A nie Kopernik? No to wszyscy wiedzą, panie profesorze, pan takie oczywiste tutaj... No to przepraszam. Ja tylko ale chce pan to przypomnieć, że Kopernik też była kobietą, tak. Właśnie, niech to wybrzmi tutaj, prawda? W każdym razie Maria Skłodowska-Curie no, nie była matematyczką, ale otrzymała dwa Noble, przy czym tego pierwszego w towarzystwie, jak powiedział pan profesor, tak, w towarzystwie męża, to był rok 1903 i to był Nobel z fizyki. Natomiast następnego w 1911 otrzymała już samodzielnie, był to Nobel z chemii. W dodatku jej córka, myślę, że to wszystko państwo wiedzą, również otrzymała Nobla. Czyli można powiedzieć, że w tej rodzinie kobiety były wybitne, pomimo, że były to czasy, właśnie mniej więcej czasy Zofii Kowalewskiej, ponieważ... No ale te czasy już się wtedy zaczęły zmieniać właśnie dzięki takim kobietom jak one. Tak, ale tak. Myślę, że tam rodzina Curie poszła po rekord w zakresie nagród Nobla, no. Bo chyba w sumie ich zgarnęli, mówiąc kolokwialnie, 6. Oprócz Marii, Piotra, córki, Ireny, jeszcze było dwóch zięciów, którzy również zgarnęli Nobla. Na razie ustawili poprzeczkę wysoko. Chodzi o wyścigi rodzin. Jeżeli chodzi o wyścigi rodzin, tak. Konkursy familijne to...
to na razie nikt się chyba nawet nie zbliżył, prawda, do tej statystyki. Ale niewiele później, bo powiedzmy, że Zofia Kowalewska urodziła się w roku 1850, żeby Państwo mieli takie rozeznanie, Maria Skłodowska w 1867. Natomiast ta osoba, ta matematyczka, o której chcemy powiedzieć teraz i którą Einstein uznał za największy geniusz, jeżeli chodzi o kobiety w matematyce, to Emmy Noether. A czy możemy, pani redaktor, jeszcze coś dodać o Marii Skłodowskiej-Curie? Proszę bardzo. Bo tak naprawdę dzisiaj, drodzy państwo, 3 listopada, 132 lata temu równo, Maria Skłodowska-Curie rozpoczęła studia. A żeby je rozpocząć, to tak naprawdę musimy dopowiedzieć, że ona musiała 6 lat pracować jako guwernantka, żeby zarobić na studia. No i tutaj też może na marginesie warto dodać, że wiele zawdzięczała swojej siostrze, Bronisławie, która przetarła taki szlak, można powiedzieć, ponieważ ona pierwsza wyjechała do Paryża, to do niej właśnie dołączyła Maria, czyli młodsza siostra. No i ta współpraca, ona trwała całe życie, tak można powiedzieć. Tak, ja niedawno byłem na konferencji, która się odbywa w dawnym sanatorium założonym przez państwa, przez Bronisławę i jej męża, tylko teraz mi nazwisko wyleciało z głowy. No ale Bronisława z domu Skłodowska. Z domu Skłodowska. W każdym razie ona była żoną takiego doktora, który razem z nią założył w Kościelisku sanatorium. Teraz się ten dom nazywa Rewita i tam jest tablica odpowiednia. I na tej tablicy jest szczególnie napisane, że Maria Skłodowska odwdzięczyła się siostrze, bo ona subwencjonowała to sanatorium, czy jego budowę. W każdym razie takie miejsce jest. Czyli siostry wspierały się przez całe życie. Zresztą Maria Skłodowska-Curie również była ceniona bardzo przez Alberta Einsteina. Znali się. Ja jeszcze dzisiaj oglądałam takie zdjęcie, które pokazuje najtęższe umysły tamtych czasów. Zdjęcie chyba jest zrobione w latach 20. No i tam na kilkudziesięciu mężczyzn jest tylko jedna kobieta i jest to właśnie Maria Skłodowska-Curie. Także no, jesteśmy dumni, że no, w tej grupie kobiet najwybitniejszych, ścisłych umysłów wszechczasów no, mamy też Polkę, mamy też właśnie Marię Skłodowską-Curie. Natomiast kolejna, o której chcemy powiedzieć, to jest właśnie ta Ewa Emmy Noether. To jest kobieta, o której właśnie Albert Einstein wyraził się, że jest najwybitniejszą matematyczką, matematyczką wszechczasów. Powiedział to po jej śmierci. Ona też niestety nie żyła zbyt długo, ale była wybitna już na studiach. No i ona jest tym przykładem, że miała właściwie bardzo pod górkę. Pomimo, że wywodziła się z rodziny matematyków i miała, jak to się mówi, koneksje, czyli znała to środowisko, to i tak miała bardzo duże kłopoty, żeby móc studiować swoją ulubioną dyscyplinę, dlatego dla niepoznaki studiowała pedagogikę, natomiast matematyki uczyła się jako wolny słuchacz. Ale to jest tak, że talent zawsze się ujawni. No i jeszcze trzeba mieć trochę szczęścia w życiu, a właściwie można powiedzieć, że Emmy Noether osiągnęła to, co właściwie mogła osiągnąć. Bo już jako młoda dziewczyna opublikowała w roku 1918 twierdzenie, które przyniosło jej sławę i które tutaj już występuje jako twierdzenie Noether, już bez towarzystwa. Ona, to twierdzenie dotyczy, łączy symetrię niezmienniczości praw fizyki z zasadami zachowania pewnych wielkości fizycznych. W języku matematycznym oczywiście jest to wyrażone. No, ona miała podgórkę jeszcze dlatego, że pochodziła z tradycyjnej rodziny żydowskiej, a urodziła się w 1882 roku. No i dożyła tego momentu, kiedy w Niemczech władzę objęli naziści. I to już wtedy musiała po krótkim czasie emigrować, no i dlatego umarła w Stanach Zjednoczonych. Ale Emmy Noether, to też jeszcze przed naszą rozmową słyszałem takie, że ktoś ją określi jako buldoga
Tak, że podobno tak, właśnie czytałam. Jak się wzięła na jakiś problem, to tak długo go tam trzymała, aż go wreszcie Bulldogi nie pokonała. Kojarzą nam się dobrze. Nie z tym, że w każdym razie, ale tak, mają nie ustępili, ale mają szczękości. No to nie wiem, czy szczękości, w każdym razie trzymają mocno. No właśnie, nie puszczają. Ona była bulldogiem na niezmienniki algebraiczne. O. I właśnie anegdota tak przekazuje, że jak już jakiegoś, bo w ogóle tropiła je, te niezmienniki algebraiczne, nie będziemy tutaj tłumaczyć dokładnie, co to jest, ale jak już wytropiła, to jak uchwyciła, to już nie puściła. Także wyobrażam sobie, że była bardzo taka nieustępliwa. No nieustępliwa była, ale naprawdę była dobra, skoro tylu, bo tam wśród jej wspierających ją to był i zarówno już cytowany tutaj Hilbert, u którego ona zresztą była asystentką, ale przedtem popierał ją też Felix Klein, to twórca nowożytnej geometrii. No i popierali ją, żeby ona mogła wykładać matematykę, no ale to było w ogóle niemożliwe wtedy. To znaczy, ona mogła wykładać jako tak zwany asystent czy pomocnik, tak. Ale też absolutnie za darmo. Więc zdarzało się też tak, że jej ojciec, który też był matematykiem i wykładał, pozwalał córce iść na tak zwane zastępstwo. I ona wtedy mogła zaistnieć właśnie jako wykładowczyni. No i matematycy związani z tym uniwersytetem, gdzie pracowała, to oni walczyli. To nie jest tak, że wszyscy mężczyźni byli jak gdyby przeciwni i zatrudnianiu kobiet. Matematyka, powiedziałbym, nie ma płci wbrew temu, co pani tu próbowała, pani redaktor, tak. Sugerować. To tak. Znaczy, może to brzmi jak kobieta, no ale tak właśnie tutaj takie podejście genderowe do matematyki to nie jest chyba właściwy dobre. Klucz. No właśnie. No ale też wielu za tym optowało, żeby tak było, że kobiety mogą wykładać i mogą zdobywać sukcesy samodzielnie po prostu. O Emmy Noether mówiło się też, i to się wiąże z jej pracami, mówiło się o niej, że jest królową pierścieni. Tak, są pierścienie noetherowskie, do dzisiaj bardzo znana struktura algebraiczna. Wszyscy je znają oczywiście, prawda? No, tak. No więc nie będziemy tutaj kontynuować tego wątku. Następna matematyczka związana jest bezpośrednio z Katowicami, jest to Maria Geppert-Meyer, która urodziła się nieco później, to już jest rok 1906. Budynek, w którym się urodziła, jest oznaczony. Jest tam tablica pamiątkowa, chociaż ona dosyć krótko tam mieszkała. No tak, bo razem z rodziną wyemigrowała bardzo szybko do Göttingi. Miała to szczęście, że pochodziła z rodziny, w której od 7 pokoleń byli naukowcy, prawnicy, matematycy, lekarze, więc miała tą możliwość, żeby tą wiedzę zgłębiać. Najpierw planowała zacząć od matematyki, ale ostatecznie przeszła na fizykę, co jak wiemy przyniosło bardzo dobre rezultaty, bo jest drugą kobietą na świecie, która otrzymała Nobla z fizyki. Bardzo często mówi się o niej jako tańcząca z aniołami i wszyscy możemy na przykład na jednym z budynków uniwersytetu przy rektoracie naszej uczelni zobaczyć piękny mural wystawiony już prawie 10 lat temu, bo chyba w 2014 roku, panie profesorze. Ale tam jest napisane tańcząca z aniołami czy z atomami? Oczywiście z atomami, to jest moje przeinaczenie na... Przejęzyczenie, ale... Tak. Pani dziekan ma takie anielskie tutaj. Dziękuję bardzo. W każdym bądź razie odkryła budowę jądra atomowego i za to 60 lat równo po Marii Skłodowskiej-Curie otrzymała Nagrodę Nobla. Czyli w roku 1963. Dlatego, że pani profesor Agnieszka zajmuje się informatyką, a przecież jest wiele dyscyplin, które bez matematyki nie istnieją i tutaj informatyka zdecydowanie należy właśnie do tych dziedzin, to są takie kobiety, które właśnie przeszły do historii informatyki i do nich należy między innymi Grace Hopper.
Tak. Grace Hopper jest to oczywiście, widzimy ją nie bez powodu w stroju takim żołnierskim, generalskim. Jest w Ameryce, w wojsku doszła do tytułu czy stopnia kontradmirała. Bardzo pragnęła również służyć swojej ojczyźnie, natomiast naukowo była informatykiem. Zresztą myślę, że warto wspomnieć, że nie ona jedna, tak naprawdę informatyka została rozpoczęta przez kobiety. To lata 70. w Stanach Zjednoczonych to kobiety wykonywały prace obliczeniowe, żmudne, które zresztą były nazywane computers, to były tak naprawdę obliczarki, maszyny i to były kobiety, które zajmowały się wykonywaniem tych żmudnych. Kobiety maszyny, tak, dobrze kobiety, to maszyny. Tak. Natomiast sama Grace Hopper, jest też bardzo ciekawa anegdota na jej temat, ponieważ w czasie, kiedy brała udział przy pracach, przy opracowywaniu kolejnej maszyny obliczeniowej, doszło do awarii tej maszyny i zastanawiano się, skąd ta awaria, szukano powodów, natomiast Grace jako kobieta wyjęła z swojej damskiej torebki lusterko, zajrzała do wnętrza i wykryła tam martwą ćmę. I od tego momentu bug, czyli robak, jako ćma, to jest symbol wszelkich awarii, problemów z działaniem prawidłowym oprogramowania komputerowego i również sam proces sprawdzania, szukania sprawdzania poprawności programów komputerowych, czyli debugging, jest od tego słowa bug. No i o niej, a także właśnie o tych kobietach, matematyczkach, maszynach powstał kilka lat temu film, właśnie jak one brały udział w różnych obliczeniach związanych z astronomią, z NASA, więc zachęcamy, proszę zobaczyć, jak ciężko miały te kobiety i ile determinacji musiały wykazać, żeby osiągnąć to, co zamierzały. Teraz naszą bohaterką opowieści będzie Rosalind Franklin. To jest kobieta, którą warto znać, ponieważ w pewnym sensie jej życie jest dramatyczne, ponieważ my żyjemy w czasach konkurencji, rywalizacji, robienia karier. Natomiast można powiedzieć, że ona była jak gdyby zaprzeczeniem takiego właśnie pędu do splendorów. No niestety też chciałam powiedzieć, że za bardzo jej to nie dotknęło, tak czytałam, że została pominięta w przyznaniu Nagrody Nobla. To nazwisko powinno się kojarzyć z pewnym zdjęciem. Zdjęcie 51. Czyli helisa DNA, prawda? Podwójna nić DNA. Tak naprawdę współpracownicy Rosalind wykorzystali bezpośrednio zdjęcie, które jest jej autorstwa i dostali 4 lata po jej śmierci bodajże Nagrodę Nobla i nie wspomnieli przy tym o tym, że bezpośrednio bazowali na pracy Rosalind. Tak, że to kluczowe zdjęcie wykonała właśnie ona. No można dyskutować o etyce, prawda, też w tym środowisku, etyce tych dwóch panów, chociaż... To jest świat dżungli, świat kłów i pazurów. Też? Tak. Też? A wydawałoby się, że nauka broni się sama. Nie, ale to pani redaktor, to pani ma jeszcze takie bardzo idealistyczne tak? spojrzenie na naukę. Staram się pielęgnować. Może to i lepiej. Ale też następna kobieta, o której powiemy, ona też miała ciężko, właśnie dlatego, że może była idealistką w życiu. Muszą Państwo przyznać, że jest piękna. To jest bardzo znana aktorka Hedy Lamarr. Ona urodziła się w roku 1914 w Austrii. W latach 30. wyemigrowała, musiała, ale też chciała, dlatego że ona wyszła wcześniej za mąż, a jej mąż później okazał się nazistą. Zrobiła ogromną karierę, uchodziła za najpiękniejszą kobietę świata. Zagrała w wielu filmach, ale ona miała trochę inne ambicje. Ona była obdarzona talentem takim wynalazczym do wyszukiwania udogodnień, ułatwień,
W związku z tym cały czas obmyślała różne sytuacje, dlatego spektrum jej zainteresowań i tych wynalazków, które świat jej zawdzięcza, jest bardzo szeroki. W związku z tym ona na przykład miała takie objazdowe laboratorium, dlatego że przyjaźniła się z Howardem Hughesem, a on był bardzo bogaty i też lubił wynalazki różne. W związku z tym on jej ufundował takie, powiedziałbym, laboratorium do podróży, że ona w każdej chwili nawet z planu filmowego mogła sobie zejść i tam w swoich notatkach poszperać. Co jej zawdzięczamy? No tak naprawdę Hedy Lamarr jest nazywana Lady Bluetooth, matką Wi-Fi. Także jej wynalazek taki najbardziej znany to jest chyba skok częstotliwości i no dzięki temu możemy dzisiaj mówić o telefonach komórkowych, o GSM, to jest chyba... Czyli komunikacja bezprzewodowa. O tak. Dzisiaj to nikogo nie dziwi, ale ona to wymyśliła w czasie II wojny światowej. To był rok 1940. Tak, i co jest ważne, każdego roku w dniu jej urodzin, czyli już niedługo, za 6 dni, bo 9 listopada, obchodzony jest Europejski Dzień Wynalazczości. No i na naszej liście jest jeszcze Helena Rasiowa, rocznik 1917, która związana jest bezpośrednio z informatyką. No tak, można powiedzieć, że pani profesor jest prekursorką polskiej informatyki, zwłaszcza informatyki teoretycznej. Oczywiście jest wykształconą matematyczką. Logiki z jej podręcznika. O właśnie. Tak. Wstęp do matematyki współczesnej, tak. To jest chyba taka najbardziej popularna pozycja książkowa. Heleny Rasiowej, tak. Dokładnie tak. I no, pani profesor przez wiele, wiele lat była członkiem Polskiej Akademii Nauk, była przez kilkanaście lat dziekanem Wydziału Nauk Ścisłych Technicznych Uniwersytetu Warszawskiego, także służyła polskiej nauce niewątpliwie i stanowiła podwaliny współczesnej sztucznej inteligencji. Z panią profesor Heleną Rasiową mnie osobiście kojarzy się bardzo pozytywna anegdota, ale tu będę potrzebowała wsparcia matematyka pana profesora. Ta anegdota mówi, że pani profesor była bardzo zaangażowana w edukację młodych ludzi i po jednym z egzaminów wyszła ze swojego pokoju i zemdlała, po czym kiedy pracownicy ją ocucili, zapytawszy, co się takiego stało, powiedziała, no bo ta bidulka na pytanie o to, czym są liczby przestępne, odpowiedziała, to są takie liczby, które się dzielą przez 4. Panie profesorze, jak to jest tak naprawdę? Tu najwyraźniej delikwentka pomyliła lata przestępne z liczbami przestępnymi, które stanowią osobną kategorię wśród wszystkich liczb i to są takie liczby niewymierne, ale nie tylko niewymierne, żeby było gorzej, to one nawet nie są pierwiastkami żadnego wielomianu o współczynnikach całkowitych. Na przykład pierwiastek z 2 nie jest liczbą wymierną, ale jest pierwiastkiem wielomianu x kwadrat minus 2. No, a te to są w ogóle takie, że i tutaj właśnie trudno wskazać jakąkolwiek liczbę przestępną, aczkolwiek można udowodnić, że jest ich znacznie więcej niż wszystkich innych liczb razem. Bo to jest tamtych algebraicznych i wymiernych jest przeliczalnie wiele, a przestępnych jest nieprzeliczalnie wiele. No, my tutaj jeszcze będziemy mówić o takich liczbach, które są przestępne, ale to nie było takie proste, żeby to udowodnić. Mianowicie liczba pi i liczba e, obie te liczby są przestępne, to znaczy nie ma takiego wielomianu, którego byłyby pierwiastkami, no ale wielomianu o współczynnikach całkowitych, ale tutaj no właśnie więc pani profesor Rasiowej pewnie chodziło o te właśnie kategorie liczb przestępnych, których jest tak dużo, że i na pewno no może i dzielą się przez 4, ale to nie jest ich cecha taka, która pozwala na to zakwalifikowanie do tego. No to już państwo mieli próbkę. Zresztą, bo tutaj chodziło o to, że studentka zapewne myślała o liczbach naturalnych i liczby przestępne to są podzbiór według niej liczb naturalnych, czyli takich, które dzielą się przez 4, tak jak lata przestępne. To też nie jest prawda, bo nie każdy rok, który się dzieli przez 4 jest przestępny. To tam jest skomplikowana dosyć procedura. Ale... Chciałam powiedzieć, że już mają państwo próbkę. My zmierzamy do tego wątku. Ale zanim,
to jeszcze chcieliśmy powiedzieć o dwóch kobietach, matematyczkach, które związane są już, no można powiedzieć, ze współczesnością matematyki, prawda? Bo pierwszą z nich jest Ingrid Dobesi, Belgijka, baronessa. I ona żyje, ciągle się urodziła, ona jest, no nie, dat się nie wymienia pewnie przy... Rocznik kobietach. 1954 to może mnie bardziej wypada, tak, prawda? No właśnie, teraz są już takie roczniki i ona jest takim, no nie ma Nagrody Nobla, bo nie ma Nagrody Nobla z matematyki, ale ona zajmuje się bardzo taką modną dzisiaj teorią falek, czyli wavelets. To nie znaczy, że one się... A to są małe fale, falki? No to można to tak kojarzyć, ale proszę tutaj nie wprowadzać takiego wątku, że jakoby ona lubiła się kąpać i z tego się bierze jej zainteresowanie falkami. Nie, to są specjalne obiekty matematyczne, które pozwalają zapisać sygnał i w szczególności ta teoria jest stosowana przy rozpoznawaniu obrazu, przy opracowaniu. Dzisiaj jest bardzo wiele takich metod, żeby jakoś te obrazy zapisywać i potem odczytywać. Także to bardzo dużą rolę w tym odgrywa właśnie ta teoria falek. I pani Ingrid Dobesi, jest pani profesor Dobesi, no jest takim tuzem w tej dziedzinie i jako taka jest już członkinią wielu akademii. Odwiedziła nasz uniwersytet? Niestety jeszcze nie była, ale ma tutaj wiernych wyznawców. Może przyjedzie, jak usłyszy, bo ja w każdym razie stąd to nazwisko znam. Mówi się o falkach Dobesi i to jest znany obiekt matematyczny. Natomiast skoro jesteśmy już przy Nagrodzie Nobla, to odpowiednikiem matematycznym Nagrody Nobla jest Nagroda Fieldsa, medal Fieldsa, który jest przyznawany raz na 4 lata i on jest przyznawany matematykom do 40 roku życia. Znaczy młodym matematykom stosunkowo, chociaż no, wtedy jak był ustanawiany, to może 40 lat to już było sporo, ale dzisiaj to jeszcze są ciągle młodzi ludzie. I jedną z pierwszych kobiet, które zostały laureatkami. Nie jedną, tylko pierwszą po prostu. No może pierwszą, tak, powiedzmy pierwszą, ale nie ostatnią. No mamy nadzieję. Była irańska matematyczka Mariam Mirzakhani. Ona, no właśnie, ona się urodziła, to już powiem, ona się urodziła w 1977 roku w Teheranie, a zmarła w 2017 umarła, czyli w Kalifornii. Młodo. Bardzo młodo, miała 40 lat skończone, ale ten medal Fieldsa otrzymała kilka lat wcześniej za swoje wybitne osiągnięcia. I ona też tutaj, no, okazuje się, że jej ojciec był inżynierem elektrykiem, natomiast ona marzyła, żeby zostać pisarką. To ciekawe, że to są takie marzenia wśród matematyczek, ale jako wybitna uczennica potem no, wyjechała z Iranu i studiowała w Ameryce na Uniwersytecie Harvarda, tam zrobiła doktorat i zajmowała się takimi rzeczami, za które grono matematyków, znaczy najbardziej taka Unia Matematyczna przyznała jej właśnie ten medal Fieldsa, takie wyróżnienie. Czyli teraz już uznaje się osiągnięcia. Dzisiaj matematyczki mają łatwiej troszkę, pewnie, prawda? Tak, no matematycy już nie są, zresztą nigdy nie byli, bo zawsze byli za tymi kobietami nawet w XIX wieku, kiedy jeszcze był taki ciemny okres dla kobiecej matematyki, tak? Bo z tego, co tu słyszałem, to kobiety były gnębione, ale to nie dlatego, że były gnębione przez matematyków, bo tutaj no, zarówno Kowaleska, jak i ta Netter były popierane przez uczonych środowisko matematyczne głównie, bo to były takie tradycje na niemieckich uniwersytetach, że kobiet się nie przyjmuje, no ale na rosyjskich też były, bo Kowaleska zrobiła doktorat w Niemczech, ale nie miała magisterium w Rosji, dlatego nie mogła wykładać na uniwersytecie w Rosji.
Ale takie, panie profesorze, tak, kobiety sobie świetnie radzą, bo na naszym wydziale Oczywiście. Dyrektorem Instytutu Matematyki jest kobieta. No, dyrektorem ja muszę kierunku studiów tutaj, jest kobieta. Że jak już mówimy o tym, to u nas w Instytucie to są dwie profesorki, tak, czyli takie tytularne profesorki, żeby nie było wątpliwości, to są kobiety. I to jest fenomen, zdaje się, na skalę ogólnopolską, bo to nie jest takie powszechne w Instytutach Matematyki, no z wyjątkiem może Polskiej Akademii Nauk, nie jest takie powszechne, żeby tak kobiety dochodziły do tych tytułów. To nie jest proste otrzymać. Ale te dwie panie są, jedna jest dyrektorem, druga jest kierowniczką, liderką zespołu biomatematyki, także to... Liderką. No bo to teraz tak się nazywa, tak? Ale pani teraz dziekan, bo może... ja w tej nomenklaturze nowej nie jestem zbyt... Ale uczy się pan, panie profesorze. Nie, no uczy się, ja, wie pani. Ale teraz, dawniej to były kierownicy zakładu byli, to chciałem powiedzieć, że ona jest kierowniczką zakładu biomatematyki, no ale już nie ma zakładu biomatematyki po ostatniej reformie, także jest liderką zespołu biomatematyki. Może lepiej brzmi niż kierowniczka. No to no, może. No, liderka. No, liderka. Ale przejdźmy do liderek wśród liczb, bo liczba też jest kobietą. No i teraz powiemy kilka słów o najatrakcyjniejszych liczbach, tych, które robią wrażenie. No dla nas jest to liczba pi. Zbliżamy się dużymi krokami do kolejnego jej święta, czyli 14 marca. Tak, w przyszłym roku, na chwilę, zaraz bezpośrednio po tej rozmowie będę omawiał z panią dziekan szczegóły. W przyszłym roku będzie 18. edycja naszego uniwersyteckiego święta liczby pi. Na które oczywiście wszystkich zapraszamy. Wszystkich sobie zapraszamy. Pamiętajcie państwo również, że 2024 rok, Katowice to Europejskie Miasto Nauki i Uniwersytet Śląski będzie również oczywiście brał czynny udział w wielu tygodniach tematycznych. Jednym z nich będzie tydzień liczb. Jak się pewnie państwo domyślacie, to będzie tydzień od 11 do 15 marca, ponieważ 14 i 15 marca planujemy dwa dni świętować z wszystkimi wszystko, co jest związane z matematyką i liczbami. To pod pretekstem liczby pi właśnie mieści się bardzo dużo, taki był zamysł w ogóle, żeby ta liczba pi, ponieważ to jest, no, to jest wynalazek amerykański, już tutaj mówiłem, i 3,14 to wiadomo, każdy wie, że to jest liczba pi. Ostatnio nawet słyszałem, jak sprawozdawca sportowy z jednego z meczów, w którym Polacy zdobyli bramkę akurat w 3 minucie 14 sekundzie, to skomentował to tak, o, ten się jeszcze zmieścił w liczbie pi. No. Także no w każdym razie to jest i po amerykańsku oni mają niektóre rzeczy odwrócone, mianowicie jak piszą datę, to piszą najpierw dzienną, a potem miesięczną. Wobec tego 14 marca to się zapisuje 3,14. Tak, czyli znaczy, marzec 14. Marzec 14, o właśnie tak, bo to chyba się pomyliłem coś tu, ale no w każdym razie, ale to nie jest jedyny powód, bo 14 marca to się urodził też Einstein, który już tutaj był wspomniany. Święto liczby pi się urodził. Święto liczby pi, tak jeszcze sobie nie wybrał, wiedział. Jeszcze nie wiedział, że to takie. A ponadto wielki matematyk polski Wacław Sierpiński też się urodził 14 marca. Ale też Józef Bem, Johann Strauss. No to fajne, no to pani ma już lepsze wiadomości, aczkolwiek trudno mi powiedzieć, w jakim stopniu jest Strauss ważny dla matematyki. Ale ja wiem. Ale tak, tak to pani wie? Tak, bo ja niedawno właśnie prowadziłam taką rozmowę. Matematycy lubią słuchać Straussa? Poszłabym szerzej. Tak? Bo to, że pan lubi słuchać, to ja wiem, no tak. Ale matematyka jest obecna w muzyce. A. I ostatnio się dowiedziałam, a propos właśnie liczb, że nasz mózg nieświadomie rozpoznaje te funkcje, równania matematyczne, ciągi. No bo matematyka jest naturalna, chce pani powiedzieć. No tak, tak, tak. I właśnie nasz mózg je rozpoznaje, bo one zapisane są na przykład w muzyce. I nam się dobrze słucha walca, bo on jest na trzy. Lubimy maszerować, bo jest na dwa. Liczymy to jest tylko BEM, do dwóch. Tak, czyli generał BEM też miał coś wspólnego. No, czyli, tak, prawda? Z matematyką. Czyli nie tylko Strauss. Nie. Czyli nie tylko Strauss. Okazuje się, że kluczowa dla muzyki
Jest złota liczba na przykład, o której chcieliśmy tutaj też powiedzieć, nie wiem czy zdążymy. Ciągi Fibonacciego pojawiają się niemal w każdym utworze, i w tych starych, i w tych młodszych, i u Beatlesów, i u Bacha, czyli ta matematyka, ona po prostu się pojawia. Są też tacy muzycy współcześni, należy do nich Reich na przykład, którzy po prostu wykorzystują matematykę. Myślę, że też nie do końca świadomie, bo to nie są matematycy, ale oni na przykład potrafią przesuwać rytmy o 1/16 albo 1/8 i wtedy można napisać funkcję, prawda? Tutaj pan profesor jest specjalistą od funkcji, którą można zastosować w konkretnych kompozycjach. I te przesunięcia ja nawet tutaj przyniosłam i będzie można na zakończenie tego wykładu posłuchać, jak to brzmi dla ucha, prawda? Takie przesunięcie i takie zastosowanie czystej matematyki już w kompozycji, gdzie te względy melodyczne jak gdyby schodzą na drugi plan, natomiast rytm staje się, a rytm związany jest właśnie bezpośrednio z matematyką, bo się go liczy i zapisuje się go w cyfrach. W związku z tym te eksperymenty z rytmem, czyli z muzyką, no są teraz bardzo modne, bo muzyka minimalistyczna właśnie jest aktualnie modna. Ale myślę, że warto wiedzieć, że największą rywalką liczby pi jest liczba, która nie ma takiego fanklubu. Mnie to śmieszy, ale tak? Powiedzmy... Ale ja słyszałam matematyków, którzy jednak bardzo są za e. No, ale mało skuteczni. Podobno najpiękniejsza. Ona nie wygląda jest taka tak sensowna jak ta liczba pi. Ale swoje święto też ma. Swoje święto też ma kiedyś. Jest też przestępna, tak? To ona jest przestępna, tak? No jest na pewno przestępna. To jest jedna z dwóch liczb przestępnych, które ja potrafię wymienić. Więcej nie znam, aczkolwiek wiem, że jest ich nieskończenie wiele. Znaczy nieprzeliczalnie wiele i właściwie prawie każda liczba powinna być przestępna. Ona nie ma swojego fanklubu, czeka, aż miłośnicy liczby E się uaktywnią, ale co do jednego środowisko matematyków jest zgodne, że występuje w najpiękniejszym wzorze. Wzorze tak? Matematyki, który właśnie tutaj Państwo widzą, zaprezentowany na ekranie, to jest E do potęgi i pi, dodać 1 równa się 0. To jest wzór, który wiąże 5 najważniejszych stałych matematycznych. Najważniejszych to jest oczywiście subiektywne, no ale powiedzmy... Nie tylko matematyczne. No więc właśnie, no w ogóle no, przez to w życiu w ogóle odgrywających największą rolę. No zero to jest z oczywistych względów, chociaż ono się pojawiło stosunkowo późno w historii. Jeden to jest pierwsza liczba naturalna. E to jest już pani redaktor wspomniała, to jest podstawa tutaj tej potęgi. W wykładniku tej potęgi jest liczba pi, no i jest taka tajemnicza liczba i. I to jest jednostka urojona. No i to jest E do IP, to jest właśnie, to jest minus jeden, dlatego tak, to się równa minus jeden, to można udowodnić, no i dlatego ten wzór możemy tak zapisać. Jest e prosty, IP, elegancki, jeden słowem piękny. Ja tylko tutaj zawsze ja go bardzo trywializuję i ja już z góry przepraszam środowisko matematyków i uczonych, którzy są na sali, ale tutaj pan profesor powiedział, że jedną tam z uczestników tego wzoru jest liczba urojona, a IP na Śląsku to my wiemy, co to znaczy mieć IP, nie? Nie, no ale to pani redaktor tak to spłaszcza trochę, ale mimo wszystko z sympatią potraktujemy te. Tak, dzięki temu ja pamiętam ten wzór. No właśnie. Potrafię go cytować. Jak to w ten sposób się udało zapamiętać, no to chwała. No i jeszcze kilka słów o tych liczbach, które są kluczowe dla informatyki. No tak, dlatego się upominałam u pana profesora przed chwileczką, że 0 i 1 to nie są tylko liczby ulubione przez matematyków, bo przez informatyków również, na przykład w informatyce do prostych programów komputerowych, których uczymy naszych studentów, na przykład jak napisać program komputerowy, który sprawdza, czy podana liczba jest liczbą parzystą, wystarczy podzielić tą liczbę przez 2 i sprawdzić resztę z tego dzielenia, prawda, i porównać ją z zerem, jeżeli warunek, czyli wartość podzielenia danej liczby przez 2, reszta z tego dzielenia wynosi 0, to znaczy, że liczba jest parzysta, a jeżeli nie, no to znaczy się, że jest nieparzysta. Dlatego takie liczby 0, 1 to bardzo ważne są w programowaniu komputerowym. No, dodajmy, że ta reszta przy dzieleniu przez 2
To jest albo 0, albo 1. Dokładnie tak. Dlatego te liczby są tak ważne, ale również, jak Państwo widzicie zresztą na ekranie, w informatyce oprócz tak zwanego systemu binarnego, dwójkowego, który wykorzystuje te dwie cyfry, dwie liczby 0 i 1, mamy też inne systemy i myślę, że warto po prostu wspomnieć o tym, że te trzy pozostałe najpopularniejsze, to jest oczywiście znany nam system dziesiętny, wykorzystujący 10 cyfr od 0 do 9, ale również system ósemkowy, który no, można się też domyśleć, wykorzystuje 8 cyfr od 0 do 7, ale najbardziej chyba taki interesujący jest szesnastkowy, nazywany heksadecymalnym, w którym mamy 16 cyfr. No skąd te 16? Oprócz tych znanych 10 od 0 do 9 wykorzystujemy jeszcze 6 liter alfabetu i dzięki temu takie długie liczby, które składałyby się oryginalnie z zer i jedynek, na których bazuje informatyka, komputery, tranzystory, możemy w dużo krótszej formie zapisywać na przykład kolory, kody kolorów właśnie w systemie szesnastkowym. No i jeszcze bardzo wybraliśmy tutaj do zaprezentowania Państwu liczbę fi. Ta liczba wiąże się bezpośrednio ze złotym podziałem odcinka. Tak, właśnie, bo to jest, no tam, ja bym powiedział, to się wiąże i to, bo to łatwo można zobaczyć, że to stosunek A do A plus B to się ma tak jak B do A, czy coś takiego. Czy tak? Coś takiego? No. W każdym razie to jest bardzo ważne też w architekturze, bo jak ten złoty podział odcinka jest stosowany w architekturze i dzięki temu, znaczy to jest jakaś tajemnicza własność ludzkiego mózgu, że ludziom się podobają te rzeczy, które właśnie są wyrażone przy pomocy tego złotego podziału. Złotej proporcji, tak? No ale to on właśnie jest oparte na tym złotym podziale i jeżeli odejdziemy od tego, to już no, nie są takie piękne. I tutaj jest, to jest kwestia filozoficzna, dlaczego to się tak podoba to, a co innego nie, no ale tak to się podoba i to matematycy wykorzystali, żeby to właśnie uchwycić i wprowadzić tę nazwę złoty podział, złota proporcja, która właśnie tak się, i to się, tam ta stała fi jest, charakteryzuje ten złoty podział. No ten złoty podział pojawia się też właśnie w muzyce i na zakończenie tego wykładu, bo tutaj nie chcemy go przeciągać, chociaż widzą Państwo, że o liczbach jak o kobietach można bez końca, ale też Państwo wiedzą, że rozwinięcie liczby pi zmierza do Googola, tak? No, Jeszcze dalej. Dzisiaj chyba już znamy, panie profesorze, 13 bilionów cyfr po przecinku. To może pani dziekan zna, ja taki ambitny nie jestem, ale maszyny tak słychać, oczywiście tak znają. Słychać, że maszyny znają. No, w każdym razie można bez końca o liczbach. Znaczy, można, ale bądźmy spokojni, nie trzeba, bo nawet do bardzo skomplikowanych obliczeń astronomicznych podobno wystarczy maksimum, no i nie chcę przesadzać, ale jakieś kilkadziesiąt tysięcy tych cyfr po przecinku. To już daje taką dokładność, że w naszej galaktyce już można dolecieć wszędzie, bez nadkładania drogi. No dobrze, to teraz... Jeżeli kogoś z Państwa to interesuje oczywiście. To jeżeli to tak, jeżeli interesuje, to ja proponuję tutaj już, że tak mam rozmowy w podgrupach. Natomiast na zakończenie, żeby nie nasze słowo kończyło ten wykład, to może coś z matematyki w muzyce. I na przykład tutaj wygrałam wczoraj. To jest właśnie jeden z utworów Reicha. Proszę zobaczyć, za chwilę zobaczą Państwo. Boję się tego przesuwać, bo nie wiadomo, co komputer wymyśli, więc trzeba tych kilka sekund poczekać. No i tutaj mamy właśnie dwa takty. Reich wymyślił sobie, że taki rytm można wystukać. Nazwał tę muzykę clapping music. On to powtarza 8 razy, po czym zobaczą Państwo, że on to przesunie. I już powstaje zupełnie inny motyw. I w momencie, kiedy będzie zmieniał wartości tego przesunięcia, no to tak będzie rozwijała się ta muzyka. Aktualnie właśnie w muzyce ten minimalizm jest bardzo modny.
Państwo zauważyli, że nastąpiło kolejne przesunięcie. To samo można też zagrać. Tutaj mamy takt, który za chwilę usłyszymy, mam nadzieję. On jest grany na fortepianie. Aha, to ja powinnam nacisnąć jeszcze raz, tak? No i proszę zobaczyć, on się zapętla. I teraz widzą Państwo, że takt został dołożony, a za chwilę zostaną one nałożone na siebie i przesunięte o 1/16 wartości. No i usłyszymy ten efekt. Już Państwo słyszą, jak one się nakładają na siebie. Tak więc myślę, że to jest muzyka, która sprzyja liczeniu, prawda? Kontemplacji, medytacją. A one przydają się w matematyce i w informatyce. Nie powiem. No to takim akcentem kończymy nasz wykład. Dziękujemy. Dziękujemy Państwu. I miłego życia.